Witam Was ponownie. Na początek chciałem sprostować poprzedni filmik o konkursie, bo sam się zakręciłem. Za tydzień będzie filmik odnośnie tego ala konkursiku i wystarczy, że po tym filmiku dacie komentarz o treści konkurs. I to wszystko. Pierwsze osoby będą zwycięzcami. Nie wiem jeszcze dokładnie, ile tych nagród będzie, bo na razie mam tylko 13 subskrypcji. Jeżeli tam trochę dojdzie, to tych nagród będzie więcej. A teraz mam trzy paczuszki, trzy monety, dwie monety plus to, co mówiłem. W tej jest tych monet chyba więcej. Dużo mnie to kosztowało, żeby tych monet nie otwierać, bo to jest najlepsza część tych zakupów, tak? Pierwsza, jak się tam wygra aukcję, czy się trafi jakiś deal, to najlepsze jest właśnie to, co ja robię teraz. Otwieranie. Są tu dwie 5-funtówki z królową. I to jest właśnie najlepsza część tego biznesu. I mamy monetkę. Jest to monetka numer 1. Co my tu mamy? Certyfikacik. Mam tych monet, te monety, które pokazywałem wcześniej. Ja je kupowałem, to one były w takich miałem nie używać tego słowa, w takiej jakby broszurce. Też był certyfikat, tylko że to było takie duże. To szczerze mówiąc jest jedno, no pierwszy raz mam taką monetę, kupiłem. Jest to moneta oczywiście srebrna. O, tu jest, tu powinna być moneta numer 2. Za jedną monetę zapłaciłem funtów 15, za drugą 17. A one były wystawione po bodajże 19,99, coś takiego, prawie dwie dychy. I jedną udało się wyrwać za 15, a drugą za 17. Też bardzo piękna moneta. Lustrzanki. Piękne monety. Kolejne seberka do kolekcji. Śliczności. A tutaj mam, wygrałem dwie aukcje, nawet się nie spodziewałem, że te monety są takie tanie. Są to szwedzkie ore. Są dziesiątki, dwudziestki i pięćdziesiątki. Chyba to są te monety, bo chociaż tak.
Ale popakowane, horrender. Z tego co liczyłem na zdjęciu, to tutaj powinno być ponad 40 monet. Ale pierdółki, ja pierdzielę. Zobaczcie, jakie te maleństwa są. 10 ore. Pięćdziesiątki. Dwudziestki. Ha. Ale one super są. Zobaczcie, to są też takie monety wielkości 3 pensów, z tym, że w tych monetach zawartość srebra jest niemalże śmieszna. No bo jest ich, jest tego srebra 40%, czyli jeszcze mniej niż w tych monetach brytyjskich po roku 19. Tam było chociaż tego połowę, a tutaj nawet połowy nie ma. Ale nie ukrywam, że były to dwie aukcje. Jedną, za jedną zapłaciłem 14, chyba 50, jakoś tak. A za drugą zapłaciłem 12. Tam była niewielka różnica w ilości tych monet. A to są takie właśnie odpowiednik jakby 3 pensów i 6 pensów, te 10 i 20 ore. Śmieszne te monety. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś troszeczkę większego. No ale zobaczcie, tu jest tych monet naprawdę sporo. I 50-tki jeszcze. Mamy 2, 4, 5 50-tek. Trzynaście dwudziestek. To jest 25, przepraszam. 25 ore. Jest ich 13. No jest tych piartków małych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 29. No, fajne są to monetki. Szkoda, że faktycznie z tego srebra tak mało. No ale za 30 funtów prawie 40 monet. No. 40 monet za 30 funtów. Także no tak, za tyle kupiłem aukcję. Mam jeszcze tam na celowniku 3 aukcje tych monet. Są chyba dziesiątki. Dziesiątki, 25 i wiem, że są korony też. Nie wiem, czy już tak będę teraz na siłę je bidował. Może korony zbiduję, żeby wygrać. No dziesiątek i tych piartków małych już mi wystarczy. Mam je. Już nasyciłem swoją żądzę posiadania tych monet. No 30 funtów. No macie wgląd teraz, tak? 30, taki, 40 takich monet, tylko mówię, no szkoda, że one mają 40% zawartość tego srebra. Ale są to miłe monety. Nie są takie wycieruse, jak się
te angielskie spotyka 3 pensówki czy 6 pensówki, to są takie tak wylizane, że tam nieraz naprawdę, zresztą widzieliście na poprzednich filmikach. Nie wiem, może wrzucę jakieś kilka z tych monet jako nagroda do konkursu, taka ciekawostka. Dorzucę parę tych 3 pensówek, 6 pensówek. Chociaż te 3 pensówki, ja 3 pensówki przed rokiem 19 ja je bardzo lubię. Po 19 już są takie nieprzyjemne. Jeżeli chodzi o projekt tej monety, to już są takie mało sympatyczne te monety. Tu mamy jeszcze te 2 sreberka. Czyli powiedzmy 30 funtów i następne 60 funtów. I tyle srebra się zakupiło. Także to tyle z zakupów na dzisiaj. Także powtarzam jeszcze, jeżeli chodzi o konkurs, za tydzień będzie kolejny filmik, powiedzmy do godziny 12. I po wyświetleniu tego filmiku pierwszych ileś osób, które dadzą komentarz o treści konkurs, zostaną ode mnie nagrodzone srebrnymi monetkami bądź jakimiś niesrebrnymi. No zobaczymy, ile będzie tych subskrypcji. Na razie mamy ich 13. Mam nadzieję, że to będzie jakaś zachęta dla następnych oglądających. Jeżeli chodzi o kolekcjonerów, jest możliwość, na przykład, no nie wiem, jaka to będzie moneta, jakie miejsce, jeżeli na przykład jakiś kolekcjoner wygra, powiedzmy, monetę, na przykład 1 pensową. Mam tych monet, sami widzieliście ile. Będzie sobie mógł na przykład wybrać datę, 1 lub 2, jeżeli będę taką monetę posiadał, czy nawet 2 monety, te 1 pensowe, no to postaram się znaleźć te daty i wysłać. Jeżeli chodzi o kolekcjonerów, czy na przykład no te 3 pensówki, tylko raczej tych przed 19 rokiem nie chciałbym się pozbywać, ale po 19 roku, jeżeli taką datę będę miał, na pewno wyślę. Także to tyle. Zachęcam wszystkich o subskrypcję i o łapkę w górę. I niektórzy mówią jeszcze dzwoneczek. To jest chyba dzwoneczek, to chodzi o to, że jest informacja na telefonie. Kanał się rozwija. Niecały tydzień mam 13 subskrypcji i o ponad 300 wejść na kanał. Łapek akurat nie pamiętam, nie liczyłem łapek. Ale powoli to idzie i jest to ogromna satysfakcja. O każdą subskrypcję muszę walczyć. Dziękuję całej mojej rodzinie, bo podejrzewam, że lwia część tych subskrypcji to jest rodzina, do której w taki czy inny sposób się dopraszałem o subskrypcję, mniej lub bardziej. Znajomi, przyjaciele też subskrybują. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ile jest osób. Wiem, że jedna osoba jest na pewno, której nawet nie widziałem na oczy, jest subskrybentem, także wielkie dzięki. No i to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądalność, subskrypcja, łapka w górę. Może jeszcze wrzucę jakiś filmik w ciągu tygodnia, może wezmę wykrywkę, tam skoczę na tym swoim terenie. Mam filmik też tego majątku ziemskiego, jak zwał, tak zwał. Także będziecie mogli sobie też zobaczyć, w jakich pięknych okolicach pracuję. Jest cholerę pracy. No, to by było na tyle. Dzięki wielkie i cześć. Będzie kosmos.